30 stycznia o godzinie 11 w sali narad starostwa przemyskiego odbyło się zorganizowane przez posła na Sejm Marka Rząsę spotkanie umownie nazwane Okrągłym Stołem Przemyskiej Służby Zdrowia. Na spotkanie przybyli marszałek Senatu profesor Tomasz Grodzki, wicemarszałek województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek, zastępca dyrektora rzeszowskiego oddziału NFZ pani Iwona Karasowska-Stepaniak, dyrektor wojewódzkiego szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu pani Barbara Stawarz, a także reprezentanci samorządów i władz powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla, przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów oraz mieszkańcy naszego miasta. Proszę Państwa, mimo że organizuje to polityk, to bardzo bym prosił, żeby dzisiejsze spotkanie było tylko i wyłącznie miało charakter merytoryczny. Nie wracajmy może do tego, co było, chociaż mówię, nie ma skutku bez przyczyny. Spróbujmy się wspólnie zastanowić, jak pomóc przemyskiemu szpitalowi. Czy to poprzez system, w sposób systemowy, ustawowy, dzięki korzystamy tu z obecności pana marszałka, czy włączą się do tego samorządy i w jaki sposób organizacje okołomedyczne mogą pomóc szpitalowi przemyskiemu, tak żebyśmy nie musieli być epatowani ciągłymi problemami tego szpitala, ciągłymi nagłówkami gazet, żeby zdarzyło się to czy tam. Dziękuję bardzo serdecznie panie marszałku, jeszcze raz witam w Przemyślu, bardzo proszę o zabranie głosu. Pan profesor Tomasz Grodzki. Ja chciałbym również dołączyć się do tych powitań i powiedzieć, że to dla mnie zaszczyt, honor i przyjemność odwiedzić Państwa przepiękne miasto. Bo jako student, jako licealista po Podkarpaciu trochę wędrowałem. W mojej prywatnej klasyfikacji Przemyśl jest jednym z najpiękniejszych polskich miast i mówię to nie przez kurtuazję, tylko jest to głęboko przemyślane. Także natomiast chciałem zaproponować formułę, bo pilnuję w Senacie, żeby sam zaszczytny tytuł senatora nie oznaczał, że spływa na nas mądrość wszelaka i na wszystko mamy recepty i wszystko wiemy. Bo to jest bardzo zgubne odczucie. Ja zawsze lubię słuchać mądrzejszych. A tu jest mi to o tyle, tu mam o tyle większą przyjemność, że doskonale rozumiem bez słów problemy pani dyrektor, bo 18 lat kierowałem szpitalem żyjącym w realiach polskiej ochrony zdrowia, rozbudowywałem go. Prowadziłem gabinet ministra zdrowia w tak zwanym gabinecie cieni i przygotowywaliśmy program naprawy. Więc jeżeli pozwolicie, to zaproponowałbym taką formułę, bo sytuacja szpitali podkarpackich jest mi bardziej znana niż się Państwu wydaje, bo ja mam tu mnóstwo przyjaciół. Ponieważ na strzale południa, czyli pociągu Szczecin-Przemyśl, wielu moich kolegów z Krosna, z Przemyśla, z Jarosławia studiowało na Pomorskiej Akademii Medycznej. Potem wrócili do pracy tutaj i oni tu są. Także już przypominam ten dramatyczny strajk pielęgniarek w szpitalu przemyskim i to była dość trudna i dramatyczna wizyta. Teraz ta wizyta jest, myślę, bardziej merytoryczna czy całkowicie merytoryczna. I proponuję taką formułę, ponieważ o 12 będę z bólem i żalem musiał Państwa opuścić, żebyśmy najpierw porozmawiali merytorycznie i tak za 15-12, jakby Pan Przewodniczący, Pan Poseł mi udzielił głosu, to chętnie bym się trochę skomentował, ale trochę też odniósł się do sytuacji ogólnopolskiej, bo problemy szpitali podkarpackich to nie jest nic innego jak emanacja problemów, które dotykają ogromnej większości szpitali w Polsce, z różnymi odcieniami oczywiście, natomiast chciałbym powiedzieć Państwu na końcu, jakie mamy pomysły na ewentualną naprawę sytuacji. Postaram się bardzo, jak gdyby w sposób taki merytoryczny i myślę, że precyzyjny przedstawić sytuację, jeśli chodzi o szpital, albo inaczej lecznictwo zamknięte na terenie miasta Przemyśla. Nam się udało na Podkarpaciu, że program, który został, myślę, że pilotażowy, zrobiony z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ten cały balast historyczny odciążyć. Szpitale są zrestrukturyzowane, poza oczywiście szpitalem przemyskim, który no nieszczęśliwie w momencie, kiedy była finalizowana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, to nastąpił też protest, który spowodował odciągnięcie tej restrukturyzacji no, do dnia dzisiejszego, bo praktycznie myślę, że w lutym sfinalizujemy dla Przemyśla również kredyt restrukturyzacyjny z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 2016 rok dla województwa był taki bardzo najtrudniejszy, bo pokryliśmy stratę w naszych placówkach ponad 40 milionów złotych. Przechodzę po prostu do szpitali w Przemyślu i tutaj, jak sobie przypominamy, kiedyś był szpital 114 wojskowy. Ten szpital w roku 2013 został przyjęty przez samorząd miasta. Dlaczego? Dlatego, że 114 szpital wojskowy był przeznaczony do likwidacji. Samorząd miasta wtedy stanął na wysokości zadania, nie chcą zlikwidować tego szpitala, a przede wszystkim nie chcą likwidować miejsc pracy w tym szpitalu. Przejął ten szpital. Szpital w ostatnim roku swojej działalności miał 2,5 miliona prawie straty. I oczywiście ta strata nie została pokryta przez rząd, przeszło to w układzie po prostu pewnych kosztów na miasto. Miasto oczywiście, prezydent ówczesny, samorząd zdecydował się, myślę, że w odpowiedzialności też za te miejsca pracy, przejąć po prostu ten szpital. Szpital stał się szpitalem miejskim i był prowadzony przez 2 lata przez samorząd miejski i, szanowni państwo, tu w Przemyślu mogę bardzo odpowiedzialnie powiedzieć, że gdyby ta sprawa była kontynuowana, to miastu Przemyślowi groziłoby bankructwo i ludzie, te 500 osób poszłoby na bruk, bo szpital to nie tylko oczywiście mury, tylko również i ludzie. Szpital był, przecież wiemy, że zlokalizowany w murach wybudowanych jeszcze przez cesarza Franciszka Józefa, absolutnie niemożliwy do spełnienia standardów. Czekała go inwestycja w blok operacyjny za kwotę tak orientacyjnie około 30 milionów złotych, 30 milionów i oczywiście 10 milionów straty, które było do pokrycia, czyli prawie 40 milionów złotych. Panie prezydencie, uważam, że taka kwota przy obecnym stanie budżetu miasta Przemyśla byłaby absolutnie poza możliwością zasięgu. Oczywiście te plany, które później się potoczyły, one były przy współpracy 2 różnych samorządów. Te szpitale zostały skonsolidowane. Ten proces trwał długo, bo proces trwał 3 lata ze względów społecznych. Myśmy to rozłożyli, zakładając, że przy tym procesie nie dokonamy ani jednego zwolnienia grupowego, patrząc na stronę społeczną. Oczywiście, że w efekcie po prostu nastąpiła troszeczkę rekonfiguracja, ale konfiguracja taka, która myślę, że w układzie przyszłości nawet naszego państwa taka bardzo pozytywna i myślę, że kierunkowa, bo specjalistyczne leczenie zostało w tej chwili skumulowane tam, gdzie jest blok operacyjny, tam, gdzie szpital w tej chwili dla mieszkańców miasta Przemyśla, powiatu przemyskiego funkcjonuje, czyli w szpitalu Ojca Pio. Jeśli chodzi o te mury, to też światło nie zostało zupełnie zgaszone. Tam od początku założenie było takie, że przeznaczymy te mury na lecznictwo długoterminowe, czyli to, co jest oczekiwane w tej chwili w systemie. Zostało też w tych budynkach w tej chwili uruchomione nasze wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego, która obsługuje tutaj cały subregion, jeśli chodzi o ratownictwo. Tak nawet no nie ma możliwości wyświetlenia, ale można, nawet już po tym, jak żeśmy szpitale połączyli, substancja jest miejska. Myśmy z regionalnego programu operacyjnego, tam gdzie jest zakład opiekuńczo-leczniczy i pogotowie, te budynki odnowili ze starej brudery. Po prostu zostało to pięknie kilka milionów złotych przeznaczone, czyli nie zostawiliśmy miasta Przemyśla samemu sobie. Jeszcze jedno zdanie na zakończenie. Korzystając z tego i też myślę, że dobrze, że są tutaj obecni prezydent miasta, starosta, wójtowie, burmistrzowie. Ja bardzo proszę, te wszystkie koszty to są przecież poniesione przez województwo dla mieszkańców tego subregionu i prosimy o włączenie się po prostu też w układ lecznictwa, bo mówię, niewiele jest tych szczęśliwych samorządów, można na palcach policzyć. Miasto Rzeszów, miasto Przemyśl, miasto Krosno, powiat krośnieński, miasto Tarnobrzeg, pozostałe samorządy są organami prowadzącymi dla szpitali i łożą, szanowni państwo, na funkcjonowanie. Dlatego bardzo prosimy, żeby oprócz spotkania w starostwie starosta włączył się finansowo po prostu w prowadzenie szpitala wojewódzkiego, a prezydent Przemyśla, żeby przynajmniej podatek od nieruchomości umorzył. Dobrze, proszę państwa, bardzo bym prosił teraz tak, pani dyrektor, ja bym prosił teraz panią, ale proszę się bardziej skoncentrować na obecnych problemach szpitala i ewentualnie jakie widzi pani rozwiązania. Proszę państwa, jestem trzeci miesiąc, zarządzam szpitalem trzeci miesiąc i proszę o jedno. Pozwólcie mi zarządzać tym szpitalem. Pozwólcie mi jeszcze 2-3 miesiące zarządzać tym szpitalem i wtedy możemy rozmawiać o jakichś problemach, które będziecie uważali, że coś jest nie tak. Proszę państwa, ja nikogo z pracowników nie będę zwalniać, nie będzie zwolnień grupowych z tego powodu, nie będzie jakichś masowych grupowych zwolnień i pracownicy, nie bójcie się o to. Więc nie słuchajcie niedomówień, kłamstw, przekłamań. Proszę państwa, ten szpital jest dobrym szpitalem. W tym szpitalu mamy bardzo dobrych specjalistów, mamy profesorów. Panie profesorze, w naszym szpitalu też są profesorowie. Też chcemy w najbliższym czasie zrobić oddział kliniczny. Naprawdę są wykonywane bardzo dobre procedury. Mamy bardzo dobry jakościowo sprzęt. Chwalmy się tym. Ja jestem przerażona, że mieszkańcy Przemyśla, czy moi pracownicy niektórzy, bo mamy wspaniałych pracowników, ale niestety są też tacy, którzy wymyślają różne niedorzeczności i zamiast chwalić swój zakład pracy, zamiast pokazywać to, co jest dobre, opowiada się takie rzeczy, że ja się zaczynam bać, że po prostu przeciętny mieszkaniec Przemyśla, czy powiatów, czy okolic, osoba, która będzie potrzebowała pomocy, będzie się bała przyjść, ponieważ gdzieś tam słyszała, że coś jest nie tak. To jest nieprawda. My mamy się czym pochwalić. Ja tak króciutko powiem o takich oddziałach, o takich perełkach naszego szpitala. Mamy pięknie rozwiniętą kardiologię inwazyjną. Naprawdę przyjeżdżają nie tylko z naszego województwa pacjenci. Okazuje się, że nawet spoza województwa mają pacjentów. Mamy pięknie rozwiniętą chirurgię naczyniową. Najbliższa jest w Rzeszowie, ale nasza chirurgia naczyniowa robi bardzo dużo zabiegów. Chirurgię onkologiczną, ortopedię. Na ortopedii wykonywane są takie procedury, których nie ma na Podkarpaciu. Proszę państwa, my mamy się czym chwalić. I proszę, nie eskalujcie problemów, których nie ma. Są problemy w tym momencie finansowe. Tak, są problemy finansowe, tak jak pan profesor powiedział, są problemy finansowe, które są w całej Polsce. Szpitale się borykają z problemami finansowymi. My w tym momencie procedujemy kredyt. Jesteśmy na finiszu, tak jak powiedział pan marszałek. Jesteśmy na finiszu i jestem przekonana, że do końca lutego wyjdziemy z różnego rodzaju zadłużeń, czy spłacimy zobowiązania wszelkie. I wtedy będziemy mieć oddech. Będziemy mieć chwilę oddechu, gdzie będziemy mogli tworzyć nowe oddziały specjalistyczne. Takie oddziały, których nie ma w okolicy, a które bardzo się naszym mieszkańcom przydadzą, naszym pacjentom. Dlatego kwestia eskalowania problemu łóżek, skoro jestem przy głosie, to jeszcze powiem na temat łóżek. Jak słyszę eskalowanie problemu łóżek, to jestem przerażona tym, że osoby, które nie chcą się jakoś zapoznać z tym merytorycznie, powtarzają różne rzeczy. Proszę państwa, dzisiaj ilość łóżek nie świadczy o ilości procedur. Nie świadczy o ilości procedur. I jeżeli ktokolwiek z pracowników takie rzeczy opowiada, to jestem w szoku, bo to są osoby, które merytorycznie powinny wiedzieć, jak to wygląda. I tak króciutko. Proszę państwa, jeżeli my wykonujemy zabiegi wielospecjalistyczne i opieka nad takim pacjentem trwa 3 dni, a kiedyś trwała 7, pacjent przed zabiegiem, był dłużej, po zabiegu. Powodowało to często zakażenia wewnątrzszpitalne. My dzisiaj mamy zmniejszoną liczbę zakażeń wewnątrzszpitalnych, co powoduje to, że pacjent szybciej wraca do domu i już w swoim środowisku dochodzi dalej do zdrowia przez poradnie w ambulatoriach. Nie potrzebujemy łóżek. Więc proszę Państwa, proszę mi powiedzieć jedno. Jeżeli mnie się w taki sposób, dyrekcji się w taki sposób przeszkadza, że krzyczy się i eskaluje się ilość łóżek w tym momencie, którą ja zmniejszyłam, bo ja mówię o swoich 3 miesiącach. Łóżek, gdzie na niektórych oddziałach miałam 40–50% obłożenia. To powiedzcie mi, czy te łóżka mają stać puste tylko dlatego, że nie wolno mi nic ruszyć? Kwestia ilości łóżek to jest, proszę Państwa, zmiana w rejestrze u wojewody. To jest zmiana, którą mogę za miesiąc, jeżeli w danym oddziale będzie potrzeba, zwiększy się ilość pacjentów, ja te łóżka zwiększę. To jest to, że ja mogę nowe oddziały też, pomieszczenia, które będą wolne, nowe oddziały tworzyć. My możemy zostać na zasadzie opieki długoterminowej w Przemyślu, ale nie o to chodzi. Mnie osobiście bardzo zależy na tym, żeby ten szpital się rozwijał, żeby ten szpital był wielospecjalistycznym, pięknym szpitalem. Proszę Państwa, niech każdy robi to, co do niego należy. A naprawdę nie będziemy mieć problemów. Niech każdy sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Ja obiecuję, że obowiązki dyrektora wykonuję i będę wykonywała sumiennie. Proszę Państwa, to nie jest głos polemiczny, ale gdyby tak było dobrze, Pani Dyrektor, to byśmy się dzisiaj tutaj nie spotkali. No powiedzmy sobie też szczerze, bo to spotkanie nie wzięło się z niczego, prawda? Jeśli my dzisiaj, my mówimy o łóżkach, to nie jest żadne kłamstwo, bo przecież Pani potwierdza, 130 łóżek znika z Przemyśla. Teraz ja interpretuję to troszkę inaczej. Mam prawo się mylić, nie jestem specjalistą. Pani interpretuje troszeczkę inaczej. Dzisiaj właśnie z tej sali musi wybrzmieć głos taki, czy z tej sali ma pójść głos taki, że to jest minus 130 łóżek. Będzie stanowiło zagrożenie dla pacjenta, czy nie będzie? Pani twierdzi, że nie, inni mogą twierdzić inaczej. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, no przecież my też żyjemy w określonym środowisku. To nie politycy, to nie pracownicy piszą do redakcji tygodników, dzienników. No przecież ja nie chcę tutaj wracać do tematu, ale przecież w zasadzie nie ma miesiąca, żeby pierwsza strona dziennika czy tygodnika nie epatowała nas sytuacją, to się zdarzyło na SOR-ze, to się zdarzyło. Pacjent odesłany do Rzeszowa, pacjent źle zaopatrzony, pacjent zmarł, pacjent wyszedł ze szpitala, zmarł. Nie chcę do tego wracać. Cały czas mówię do przodu. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ja z racji swojej instytucji, którą reprezentuję, chciałabym przytoczyć takie dane, które mówią o zwiększonej wysokości kontraktu na przełomie ostatnich lat. Jak również chciałabym tutaj dodać, że na tą chwilę nie mamy w Funduszu Zdrowia skarg dotyczących skarżenia się pacjentów na odesłanie ze szpitala z powodu braku miejsc, czy też z jakiegoś innego powodu. Szpital w Przemyślu jest jednym z lepszych szpitali w naszej ocenie na tą chwilę. Natomiast na tą chwilę, tak. Natomiast no, muszę tu też potwierdzić, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za wykonane świadczenia, a nie za ilość łóżek. Natomiast faktycznie Szpital Wojewódzki w Przemyślu bardzo zwiększył ilość pacjentów przyjmowanych ambulatoryjnie. I ten wzrost ambulatoryjnych świadczeń o 10% spowodował, że w ubiegłym roku szpital dostał ponad 1 000 000 złotych tylko dlatego, że algorytm wyliczania ryczałtu uwzględnia przyjmowanie pacjentów w warunkach ambulatoryjnych i szpital to zrobił. Powiem Państwu tak, od roku 2013, kiedy funkcjonowały 2 szpitale, wysokość kontraktów na obydwa te podmioty to było 118 milionów. Rok 2019 jeszcze się nie zakończył, bo jeszcze nie płacimy nadwykonań, jesteśmy w trakcie przeliczania. To jest 171 116 000 zł. Więc tutaj widać, że rośnie. A równocześnie zwiększają się ilości łóżek, jak również finansowanie nasze w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, czyli rozwija się opieka długoterminowa. I na przełomie tych kilku lat z finansowania na poziomie 7 900 000 zł W tej chwili na 2020 rok mamy zaplanowane środki w kwocie 12 milionów 860, bo tu część tych łóżek no też zafunkcjonowała i zwiększyła się. I w tej chwili, jeśli chodzi o łóżka w opiece długoterminowej, Przemyśl ma liczbę łóżek, taki wskaźnik zabezpieczenia na 10 tysięcy mieszkańców. Przemyśl ma 41,6 łóżek, Rzeszów 1,82. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Piotrowicz, ja jestem obecnie pielęgniarką anestezjologiczną, przez 3,5 roku byłam kierownikiem Centralnego Bloku Operacyjnego. I w zasadzie chciałam się tylko takimi uwagami podzielić, moimi obserwacjami, także broń Boże, proszę tutaj nie... Ja mówię to w dobrej wierze. Przez te moje obserwacje, zresztą ja pracuję długo, pracuję już 30 lat, więc jakieś doświadczenie mam, więc mnie w tych naszych wszystkich działaniach naprawdę brakuje po prostu planu, tego co się dzieje w szpitalu i to, ja proszę, nie mówię tego do Pani Dyrektor, ja po prostu moje obserwacje już dwuletnie. Jeżeli chodzi o remonty, o jakieś planowanie prac, w zasadzie mam wrażenie, że szpital cechuje troszkę taka przypadkowość. I tutaj Państwo mówicie o tych procedurach. Procedur jest naprawdę bardzo dużo, faktycznie na bloku operacyjnym też jest dużo zabiegów nowoczesnych. Przez ostatnie lata był pozyskany sprzęt, w cudzysłowie drobny, ale bardzo kosztowny, naprawdę do specjalistycznych zabiegów. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o infrastrukturę bloku operacyjnego, jest to bolączka, która jest... Ja byłam kierownikiem, w zasadzie się może teraz nie powinnam wypowiadać, niemniej jednak no jest to sprawa, która no jest dla mnie ważna. No blok operacyjny się sypie. I właśnie jeżeli chodzi o planowanie, prawda, tych różnych prac, które są robione. Obecnie jest remontowany OJOM, prawda? Będzie piękny oddział. Na bloku były dwukrotnie robione remonty, więc w tym, teraz blok operacyjny jest jak ser szwajcarski. Więc właśnie brak takiego planu i po prostu robienia tych różnych przedsięwzięć z głową. No po prostu robimy jakąś burzę mózgów, siadamy, dyskutujemy, jak to ma być zrobione. I przez kilka lat no, nikt nie wpadł na pomysł, jak na przykład zrobić remont bloku operacyjnego, gdzie w tym momencie w Przemyślu jest tylko jeden blok operacyjny, sześciosalowy, plus sala cięć. I teraz tak, w jaki sposób przeprowadzić generalny remont bloku operacyjnego, gdzie nie mamy jakiegoś, prawda, zapasu, więc no, jest problem. No nie skorzystałem z tego, że jeszcze jest Pan Marszałek, więc ja może troszeczkę inaczej powiem, a mianowicie od strony pacjentów. Te skargi, które ciągle przynajmniej do mnie docierają. O tak zwaną izbę przyjęć, SOR, a mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że są tworzone jakby jakieś dwa rodzaje kolejek przyjęć, jeden do tych zdarzeń nagłych, co jest zupełnie zrozumiałe, i potem jest jakaś jeszcze jedna kolejka, tworzona, gdzie ludzie czekają 4, 5, 6, 7 godzin na to, żeby zostać załatwiony. Dla mnie osobiście i pewnie dla wielu pacjentów niezrozumiałą sytuacją jest to, jeżeli pacjent przychodzi ze skierowaniem od lekarza rodzinnego i on jeszcze raz przechodzi tą procedurę na SOR-ze. I jeżeli siedzi 40-50 pacjentów, no przecież można ich było skierować na oddział, tam załatwić sprawę i potem z oddziału ewentualnie przyjąć do leczenia lub nie. Rozładowuje to kolejki, ale też, no, mówimy wszyscy o dobrze pacjenta. No gdzie jest to dobro pacjenta, jak on siedzi 6 czy 5 godzin w tej kolejce? Skarżą się na to niemożliwie. Wobec tego, dlaczego nie można zrobić tego? No nie można. Po co mówię przy Marszałku i po to mówię przy dyrektorze, Pani Dyrektor z Narodowego Funduszu, przy Panu Marszałku, żeby te procedury zacząć zmieniać. Zmieniać sposób finansowania. Żeby to było zapłacić. Trzeba na oddziale zapłacić za to, że ten pacjent przyjdzie. No i Pani Dyrektor kręci głową. Ja rozumiem, ja wiem, co Pani mi powie, ale proszę patrzeć Droga Pani, proszę patrzeć na to z pozycji pacjenta. Pacjenta w ogóle nie obchodzi, czy jest blok operacyjny, taki, owaki, jakie są urządzenia, jacy są specjaliści. Według niego mają być dobrzy. I tyle. Ale to czekanie na SOR-ze jest bolączką, podejrzewam, nie tylko szpitala w Przemyślu, tylko większości. Ale to nie jest tłumaczenie. I od tego trzeba zacząć całą reformę. Pacjent, jeszcze raz pacjent. On jest potem tak umordowany, jak trafi na ten oddział, że ma wszystkiego dosyć, bo się wysiedział na tam. Mało tego, skarżą się na sposób traktowania. Będziemy to dokumentować, będziemy Pani przedstawiać, proszę bardzo. Wobec tego trzeba zmienić, cały czas mówię o czym? Zmieńmy sposób myślenia. Bo to wszystko dobrze, procedury nie wyleczą człowieka. Więc trzeba myśleć nad rozwiązaniami systemowymi. I jeżeli się to zrobi, to to dużo pomoże. Tyle, dziękuję. Środki, jakie nasza ojczyzna przeznacza na ochronę zdrowia, stawiają nas w ogonie Europy. Jak spojrzymy na szkolnictwo, sądownictwo, wojsko, jesteśmy w środku tabel tych 28 krajów jako średnio zamożny kraj. Jeśli idzie o ochronę zdrowia, albo trzeci od końca, albo drugi od końca. I tego żadna siła polityczna nie może akceptować, bo Polki i Polacy, nasze dzieci i nasi rodzice mają prawo być leczeni tak samo jak w innych krajach Unii Europejskiej. Po to jesteśmy członkami tej wspólnoty. I to jest niezależne od nas. Drugie, o czym musimy pamiętać, zgodnie z przysięgą Hipokratesa, pacjent jest w centrum naszego działania. Ale z drugiej strony nie da się naprawić ochrony zdrowia bez tych, którzy na co dzień tam pracują. Bez pielęgniarek, bez lekarzy, bez techników, bez fizjoterapeutów i bez wszystkich innych. Nie można się antagonizować, bo wtedy nic z tego nie wyjdzie. Ja doskonale Panią rozumiem, Pani Dyrektor, tylko musi Pani pamiętać, proszę wybaczyć tą uwagę. Na razie ma Pani autorytet formalny, bo jest Pani mianowana dyrektorem. Jeżeli Pani wypracuje autorytet rzeczywisty, a na to trzeba trochę czasu, to będzie łatwiej zarządzać tym szpitalem. Ja zarządzałem szpitalem 18 lat i wprowadziłem taki rodzaj agory na największej sali szpitalnej. Gromadziliśmy się wszyscy, a ponieważ byłem w tym szpitalu od dziecka, od stażysty, to jak mówiłem ludziom, że nie ma na wypłaty, nie ma na 13, to oni mówili dobrze, to akceptujemy wypłaty, że z 13 chwilowo zrezygnujemy. Potem jak się pojawiały pieniądze, to wypłacaliśmy. Ale łatwiej jest pociągać ludzi za sobą swoją wizją, niż gnać ich przed sobą jak bezrozumny gąski. To jest dobra rada dla każdego dziewięciolatki. I teraz, przechodząc do tych problemów, muszę Państwu przyznać, że ja je słyszę wszędzie. One są wszędzie podobne. Bo SOR, jak sama nazwa mówi, to jest szpitalny oddział ratunkowy, który musi mieć swojego ordynatora, oddziałową, gabinety itd. Tymczasem one są zwykle w wielu częściach Polski świetnie wyposażone, natomiast lekarze schodzą z innych oddziałów, żeby załatwić chorego. To jest tak jak na granicy, kto był w Turcji czy w Ameryce wie, że jeżeli siedzi 10 pograniczników, kolejki nie ma. Jeżeli siedzi 2 i to tylko takich dochodzących, to ta kolejka w naturalny sposób się kreuje. A jak dołożymy do tego nieroztropną decyzję jednego z poprzednich ministrów zdrowia, który POZ-y wszystkie zrzucił na SOR-y, to się okazuje, że 70% ludzi, którzy tam przychodzą, muszą być załatwieni, chociaż nie powinni tam się w ogóle znaleźć. Z katarem, z bólem przewlekłym i tak dalej. Jak sama nazwa mówi, ten oddział ma ratować, a nie być nie pełnić rolę POZ. Jeżeli do tego dodamy, a dlaczego jest tam tak mało lekarzy, mało obsady? Bo to miało być koło zamachowe dla szpitali, a stało się kamieniem młyńskim dla wielu szpitali. Im większy SOR, tym większa strata. Dlatego że te procedury są wycenione metodą japońskiego uczonego na nosa, czyli tak nam się wydaje. W Polsce mamy gigantyczny problem z realną wyceną procedur. Na początku one powstawały zupełnie tak intuicyjnie, ale teraz jesteśmy w stanie do ostatniego gazika, ostatniej nitki, ostatniej godziny pracy pielęgniarki, anestezjologa, chirurga wyliczyć, ile to naprawdę kosztuje. Widzicie te ogłoszenia, że mały Jasio, Dzisio, Julka musi jechać na operację i tam potrzeba 1 000 000 złotych na operacje, z których część można wykonać w Polsce. Muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia, bo jest to w dużej mierze naciągactwo. Te operacje kosztują kilkaset tysięcy złotych, ale nie 9 milionów, nie ten. To jest odrębny temat i mogę o nim mówić długo. Natomiast żeby coś naprawiać, to najpierw trzeba zdiagnozować. Każdy to wie. I wiemy, że w Polsce system jest w tej chwili blisko zapaści. Pacjenci niezadowoleni, abstrahując od przyczyn, które się dzieją. Pieniędzy mało, personel medyczny niezadowolony. Taką sytuację mieli na przykład Duńczycy 16 lat temu. Wszyscy byli niezadowoleni. I okazało się, że ponadpartyjnie, z udziałem ekspertów, jak podjęli wysiłek, żeby naprawić ochronę zdrowia duńską, po 16 latach pacjenci są najbardziej zadowoleni na świecie, personel jest całkowicie usatysfakcjonowany. Jak to się stało, mogę wam długo opowiadać, bo rozmawiałem z odpowiednikiem takiego naszego NFZ-u. To nie było proste, ale nikt nie stracił pracy. Co najwyżej musieli jechać pacjenci troszeczkę dalej i zapytano ludzi, czy chcą się leczyć w szpitalu, w którym twoją chorobę widzą raz na rok, czy są gotowi pojechać kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów szybką karetką czy helikopterem, gdzie twoją chorobę widzą 10 razy w miesiącu. 82% Duńczyków powiedziało, że pojedzie. I tu nie traktujcie tego jako kuriozum, bo ja wierzę w ponadpartyjne porozumienie. To, że z 3 szpitali zrobiono w Przemyślu 1, to jest dobry ruch. Dlatego, że o tym, czy zamykamy oddziały, czy przekształcamy je nowocześnie, bo ludzie nie chcą leżeć w szpitalu długo. Ludzie chcą być krótko, szybko, sprawnie załatwieni i potem chcą, a najlepiej jakby to dało się zrobić metodą jednego dnia. Rano przychodzi, wieczorem wychodzi. To jest jeszcze wszystko przed nami. Mamy ogromną potrzebę posiadania łóżek przewlekłych, tych zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów geriatrycznych i tak dalej. I to musimy robić, bo tutaj Polska jest niemalże pustynią. Wtedy tam jest obsada trochę mniejsza, wtedy wymogi sanitarne są nieco złagodzone, a te łóżka są potrzebne, bo nie chcę tu mówić o tych dramatycznych historiach, jak przed świętami są zwożeni dziadkowie, babcie i tak dalej, żeby mieć spokój na święta. No to jest karygodne, to jest niedopuszczalne, ale taka jest brutalna rzeczywistość. I to musimy wszystko naprawiać na szczeblu centralnym. Nie wiem, czy powołamy w Senacie taką Narodową Radę Zdrowia, czy powołamy po wyborach prezydenckich przy prezydencie, ale sytuacja polskiej ochrony zdrowia nie jest dobra. I tu nie ma się co oszukiwać. I tu nie ma co mówić, kto jest winny. Raczej trzeba zacytować, trochę zmieniając, słynne powiedzenie Johna Kennedy'ego. Nie pytaj, co służba zdrowia może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla służby zdrowia. I to dotyczy nas wszystkich, polityków, niezależnie od jakiejkolwiek opcji, oraz ekspertów, którzy na co dzień w tym biznesie pracują, bo powtarzam, nie da się naprawić ochrony zdrowia bez udziału i głosu tych, którzy w tej ochronie zdrowia są. I trzeba przyjąć kilka pryncypiów. Zwiększamy finansowanie. To jest zadanie rządu i parlamentu. Nikt nie traci pracy, a patrząc na braki, które mamy w każdej dziedzinie, że jak nie bójcie się, panie, zwolnię, jak ktokolwiek was zwolni, w Szczecinie was przyjmiemy z otwartymi rękami, jeszcze podwyżkę tam. Także to jest iluzoryczne. Natomiast musimy wszyscy działać w dobrej wierze. W dokumentach Unii Europejskiej ta dobra wiara jest często zapisywana. W polskim kodeksie, kodeksach karnych, cywilnych jest powiedziane, jeżeli ktoś nie działa w dobrej wierze, to za samo to jest, jeżeli mu się to udowodni, to za samo to jest pewna sankcja. Więc musimy wszyscy szukać porozumienia i działać w dobrej wierze, bo pacjenci polscy mają prawo oczekiwać takiej samej opieki jak w Niemczech, Francji, Holandii, nie mówiąc o bogatej Szwajcarii. I nie ma przesłanek żadnych, żeby byli leczeni gorzej. To jest tylko i wyłącznie wina tego, że przez lata nawarstwiły się przeróżne problemy. Nie jest dobrze, jeżeli szpital ma zadłużenie nawet niewymagalne, przekraczające 120 milionów, bo to jest garb, który oddziałuje na codzienną działalność. Nie jest dobrze, że kliniczne szpitale w Rzeszowie są jeszcze bardziej zadłużone, bo to jest dla pana marszałka zmartwienie. Ale to wszystko jest do rozwiązania. Tylko wymaga zgodnego działania od najwyższych osób. Od prezydenta, poprzez parlament, po samorządy wojewódzkie, powiatowe, gminne i personel całego systemu. Bo musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie fundamentalne. Zdrowie, szkolnictwo, wymiar sprawiedliwości i generalnie mówiąc siły bezpieczeństwa, czyli policja i wojsko, to są 4 filary nowoczesnego państwa. I trzeba sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czy chcemy ochronę zdrowia traktować poważnie, czy nadal chcemy udawać, że ją traktujemy poważnie? Jeżeli będziemy udawać, to skończymy wszyscy w sposób zdrowotnie dla nas dramatyczny. Już się skraca długość życia Polaków, już się wydłużają kolejki do przyjęcia, już na SOR-ach zdarzają się dramatyczne sytuacje i trudno tu winić poszczególnych wykonawców, poszczególne jednostki, bo oczywiście to zawsze ma jakiś odcień personalny, że ktoś jest bardziej pracowity, ktoś mniej, ale to nie jest rozwiązanie systemu. To musi być od początku naprawa kompleksowa całego systemu. Bo jak naprawimy SOR-y, to się za chwilę okaże, że jest problem z blokiem. Jak naprawimy bloki, to się okaże, że jest problem z ambulatoryjną opieką specjalistyczną. Jak to naprawimy, to się okaże, że nie mamy łóżek przewlekłych. Nie można tego naprawiać tak patchworkowo, że trochę tu, trochę tu, trochę tu. To musi być zjednoczony wysiłek wszystkich, powtarzam, od pierwszej osoby w państwie, jakim jest prezydent, czy prezydent Duda, czy kto go zastąpi, czy Małgorzata Kidawa-Błońska, czy ktokolwiek inny, musi być ten wysiłek podjęty. Inaczej, jeżeli będziemy unikać działania, ochrona zdrowia, i wiem co mówię, proszę państwa, za 2-3 lata znajdzie się w sytuacji kryzysu, który będzie jeszcze trudniejszy do naprawienia niż jest teraz. Prowadzimy w Senacie politykę drzwi otwartych. Senat jest do państwa dyspozycji. Senat, nawet jeżeli chcecie przyjechać z problemami z samego podkarpackiego, chociaż wierzę, że w dobrej wierze, zakopując animozje, które się nawarstwiają, to jest zrozumiałe, że w dobrej wierze naprawicie tą sytuację, ale to jest naprawa doraźna. Natomiast naprawa systemowa jest w rękach polityków, polityków szczebla centralnego. I to wam obiecuję, że Senat ma swoje ograniczenia, ma swoje możliwości, ale zrobię wszystko, żeby Senat Rzeczpospolitej odegrał pozytywną rolę w naprawie polskiej ochrony zdrowia, czego i Państwu, i sobie szczerze bym życzył. Ja jestem ze Stowarzyszenia Weteranów Serc, ale w tej chwili zadaję pytanie jako pacjent, wieloletni pacjent tego szpitala. Pierwsze do Pana Marszałka Województwa z prośbą o wyjaśnienie, bo taki aspekt rozumowania krąży po Przemyślu, że likwidacja łóżek w szpitalu jest robiona celowo po to, żeby szpital nie był szpitalem wojewódzkim, tylko szpitalem powiatowym. I dlatego pytam, czy rzeczywiście likwidacja łóżek szpitalnych może do tego doprowadzić. I drugie pytanie, które też krąży wśród społeczeństwa przemyskiego, czy lekarze oddziałów, którzy obsługują przychodnie przyszpitalne, nie są czasem odrywani od łóżek pacjentów na oddziale szpitala. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Anna Mizgała. Ja tutaj jako pacjentka, która w niedawnym czasie przeszła w przemyskim szpitalu zabieg ablacji. Był to zabieg planowany. Kiedy zgłosiłam się pani dyrektor na oddział, nie było dla mnie łóżka, a mój stan uniemożliwia położenie mnie na kardiologii na korytarzu. Ja przyszłam do szpitala o 7 rano na czczo, o 1 miałam ablację, z ablacji pojechałam od razu na OJOK i z OJOK-u bezpośrednio po niemalże 24 tylko godzinach zostałam wypisana do domu. Lekarze, patrząc mi głęboko w oczy, mówili: tylko bardzo Panią prosimy, niech Pani leży. Nie było dla mnie miejsca, żebym mogła spokojnie i bezpiecznie być na oddziale, tuż po jakby nie było zabiegu na sercu. Także proszę nam nie mówić, że ilość łóżek w szpitalu nie ma przełożenia na jakość opieki. Inna sprawa to jest sąd. To jest, uważam, systemowy jakiś armagedon, bo niedopuszczalne jest, tak jak w przypadku mojego znajomego, który 12 godzin na przemyskim SOR-ze czekał na pomoc z zatorem płucnym. Coś musi się tu zmienić, bo po prostu za te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, finalnie płacą pacjenci. Ja nie mam jednego złego słowa odnośnie opieki, jaka mnie spotkała w szpitalu, zarówno ze strony pań pielęgniarek na OJOK-u, czy lekarzy, którzy absolutnie profesjonalnie na najwyższym poziomie zajęli się mną. To jest prawda, ale szpital to nie jest tylko wykonanie zabiegu. To jest jeszcze też cała reszta. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja mam dwa pytania do Pani Dyrektor. Pani Dyrektor, z których oddziałów Pani planuje zmniejszenie ilości łóżek? Bo nie wyobrażam sobie po ostatnich prywatnych doświadczeniach, że będzie to oddział wewnętrzny, neurologii, czy chociażby, jak tutaj moi przedmówcy wspominali, o oddziale kardiologii. I jaki ma Pani pomysł na to, żeby właśnie na tym SOR-ze ulżyć tym wszystkim, którzy czekają 4, 5, 6, Pani też wspomniała, 8 godzin. I jaka jest możliwość, ażeby ci, którzy są przywożeni przez karetki pogotowia, no, w szybszy sposób była tam na dole reakcja na pomoc, czy na zajęcie się przywożonymi pacjentami. Dziękuję bardzo. Ja bym się chciał odnieść może do tych spraw może bardziej organizacyjnych. Pani Dyrektor odniesie się do tych spraw poruszonych przez Państwa, jak gdyby związanych już bezpośrednio ze sprawami medycznymi. To, czy szpital będzie powiatowy, czy wojewódzki, to jest zupełnie drugorzędna sprawa w tej chwili, dlatego że są szpitale powiatowe w Polsce, które są nawet i klinikami, i są szpitale wojewódzkie, które nie mają rangi szpitala powiatowego, dlatego że generalnie podział po prostu w tej chwili jest po organie prowadzącym, a tak jak marszałek Grodzki powiedział, że gdybyśmy w Polsce, ja o tym od 5 lat przynajmniej, bo to jest takie bardzo czytelne, wprowadzili system duński, gdzie, i to tak w kilku słowach sprecyzuję Państwu, na czym polega w Danii system. Lecznictwo zamknięte, szpitale publiczne są pod jednym organem prowadzącym. Tym organem prowadzącym dla szpitali w Danii jest województwo. Całe lecznictwo zamknięte. Powiaty i gminy, a szczególnie powiaty, prowadzą przede wszystkim ambulatoria, które koordynują pracę lekarzy rodzinnych na danym terenie i pacjent po prostu trafia i jest zdiagnozowany w dobrze wyposażonym ambulatorium na terenie powiatu i to ambulatorium decyduje, czy ten pacjent trafia do SOR-u, czy jest zabezpieczony na poziomie po prostu niższym. I to w zasadzie wprowadzenie tego, co by spowodowało. W Danii mamy 300 łóżek na 100 tysięcy mieszkańców, w Polsce mamy 660 łóżek na 100 tysięcy mieszkańców. I teraz nie trzeba by likwidować absolutnie w Polsce łóżek, nie trzeba by zwalniać ani jednej osoby z personelu medycznego. Przy takim przekształceniu troszeczkę jak na miastach mieliśmy przemyśl, bo łóżka w Polsce te 660 należy przekształcić, czyli zrobić z tych 660 300 łóżek opieki specjalistycznej, a 300 łóżek jest potrzebne w układzie opieki długoterminowej, o czym też po prostu, bo wiemy jakie kolejki są. Caritas, który tutaj prowadzi w tej chwili na bazie szpitala miejskiego zakład opiekuńczo-leczniczy, czy nawet powiat przemyski przecież prowadzi to raz, że po prostu w dalszym ciągu powiat przemyski chciałby dodatkowe łóżka, bo ma miejsce, zainwestował po prostu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i te łóżka są cały czas potrzebne, tylko jest po prostu kwestia troszeczkę rekonfiguracji tych łóżek i to oczywiście jest bardzo długa i ciężka droga i w Polsce mamy jeszcze po prostu ten problem właśnie z tym tematem, że 20 lat temu podział administracyjny kraju, powiaty powstały, do powiatu zostały przyporządkowane szpitale, w tej chwili pewnie będzie musiał nastąpić reset, bo to jest sytuacja taka, że to już ponadpolitycznie po prostu, jeżeli ktoś wejdzie na ten system i będzie chciał go uzdrawiać w układzie takim, gdzie jest taki układ własnościowy szpitali, to absolutnie każde działania w tej chwili będą tutaj niewystarczające. Szanowni Państwo, jesteśmy w takim dobrym tonie współpracy z samorządami. To ja mam nadzieję, tak patrzę tutaj na Pana Starosta, ale Panowie Wójtowie też są, mam nadzieję, że będzie taka możliwość, że na przykład właśnie samorządy, Wójtowie, Pan Starosta w jakimś zakresie będziemy mogli podejmować współpracę, chociażby przy zakupie na przykład jakiegoś sprzętu, przy jakiejś takiej dotacji. To samo, jeżeli chodzi o Pana Prezydenta. Powiem szczerze, że jakiś czas temu miałam okazję z Panem Prezydentem rozmawiać, bo no niestety bardzo nam podskoczył podatek, tak jak i wszędzie. Dla szpitala jest to bardzo dużo, prawie milion. Więc proszę Państwa, też prosiłam Pana Prezydenta i też mam taką niepisaną zgodę, że jeżeli tylko będzie Pan Prezydent mógł, to w jakimś stopniu będzie nam pomagał, czyli przy remoncie na przykład myślimy o remoncie chirurgii, która ma ogromne potrzeby, czy przy zakupie sprzętu. Dlatego ja tutaj też apeluję i bardzo proszę i mam nadzieję, że ta współpraca nam się będzie układać i że samorządy będą troszeczkę nas wspierać, więc na pewno będzie nam odrobinę łatwiej. Odpowiadając teraz na pytanie pani, która leżała na kardiologii i to tak wspólnie ujmę. Już Pan Marszałek powiedział o tej kardiologii, o Pani doktor tutaj siedzącej zasadnej i o tym, że kardiologia jest u nas naprawdę na najwyższym poziomie. A to też świadczy to o tym, że ostatnio odbyły się takie nominacje w konkursie Mistrzowskie Zmiany i przy tych nominacjach właśnie nasza koordynowana opieka kardiologiczna uzyskała wyróżnienie wojewódzkie. Jest to też, ja się z tego powodu bardzo cieszę i jest to naprawdę duże wyróżnienie. Jeżeli chodzi o oddział kardiologiczny, proszę Państwa, ja nie zmniejszam łóżek na oddziale kardiologicznym. W tym momencie dlatego jest ta duża modernizacja oddziału intensywnej terapii i anestezjologii, bo tam był też troszeczkę taki problem. Pacjenci, właśnie tam na kardiologii między innymi przybywają tacy pacjenci, którzy przejdą i będą w tym z nowoczesnym sprzętem oddziale. To też, Szanowna Pani, troszkę odciąży ten oddział. Jeżeli będzie taka potrzeba, żebyśmy mogli zwiększyć ten oddział, będziemy go zwiększać. Bo nie jest sztuką, tak jak Pani mówi, na wkładać łóżek, tylko dla zasady, żeby było na sali dwuosobowej 4 łóżka. Mnie właśnie o to chodzi, że ja chcę zrobić przejrzyste i wygodne dla pacjentów sale. Więc na przykład dlatego też w niektórych oddziałach, gdzie ja teraz nie będę wymieniać oddziałów, ale na pewno na oddziałach, gdzie te łóżka są wykorzystywane i były wykorzystane powyżej 70%, ja nie ruszyłam łóżek. Ja ruszyłam tylko te, gdzie średnia wykazywała w granicach 50%. Dlatego proszę mi wierzyć, Ponieważ ja też jestem konsultantem w rosyjskim dziedzinie epidemiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego. I naprawdę ja tutaj z dużym zastanowieniem się patrzę na te oddziały, gdzie są tak zwana przełożenie łóżek. Bo po co ma stać taki oddział z łóżkami, które na przykład nie są potrzebne? Czy nie lepiej, żeby sala zamiast 4-osobowa była 2-osobowa i zapełniona, a nie 2 pacjentów, 4 łóżka i pacjenci nie mają jak się przesuwać? Jeszcze raz powtarzam, tam gdzie będzie potrzeba, oddziały, które będą wymagały tego, pacjenci, którzy będą zgłaszać się do oddziału, będziemy widzieli, że jest przyrost pacjentów na danym oddziale, my będziemy te łóżka zwiększać i będziemy starać się, przecież nie zamykamy sali, więc będziemy starać się też rozbudowywać te oddziały, które u nas będą zapotrzebowane. Ponieważ my tu jesteśmy przede wszystkim dla pacjentów, dla dobra pacjentów. I to mogę Państwu przyrzec, że oddziały, które będą w zapotrzebowaniu pacjentów, na pewno będą zwiększane i poszerzane. Proszę Państwa, może wszystko podsumować. Ja po pierwsze chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim stronom podziękować za udział, za dyskusję. Pewnie nie wszyscy wyjdziemy z tej sali zadowoleni, nie wszyscy wyjdziemy satysfakcjonowani, ale kompromis też nawet w poglądach polega na tym, że nikt nie wychodzi z sali zadowolony. Na tym właśnie polega kompromis. Jest to pierwsze tego typu spotkanie. Nigdy takiego spotkania jeszcze nie było, bo zawsze o służbie zdrowia albo rozmawiała tylko Rada Miejska, albo Rada Powiatu, albo Rady Gmin, nieformalne, mniejsze spotkania. No nigdy nie doszło do spotkania, gdzie przy jednym stole usiedli przedstawiciele dyrekcji, przedstawiciele organu prowadzącego, związki zawodowe, samorządowcy, to tam jest bardzo ważne, do wszystkich samorządowców, którzy dzisiaj przecież w tym szpitalu naszym leżą się mieszkańcy, mieszkańcy powiatu 10 gmin, więc to jest dla nas wszystko bardzo ważne. Ja myślę, że także najważniejsza myśl, jaka przynajmniej mnie tutaj przychodzi do głowy z tych takich pierwszych wniosków, to jest to, że powinniśmy spokojnie rozmawiać. Że nikt tutaj nie powiedział, że ktokolwiek bije pianę. Ja byłem ostatnio na sesji sejmiku województwa podkarpackiego, gdzie to słowo bicie piany co chwileczkę się powtarzało. Dziś szczęśliwie nikt do takiej konkluzji nie doszedł. To już jest pierwsze. Druga rzecz. Nie się tak mówiłem, Panie Marszałku, ja wolę patrzeć w przyszłość niż przeszłość, bo o tym, co się działo, moglibyśmy bardzo długo mówić. Ja to na sesji sejmiku mówiłem, że ja współczuję Pani Dyrektor Stawas, bo została wrzucona na bardzo głęboką wodę. Posprzątać to, co zostawił, no niestety poprzedni będzie bardzo trudno, ale mówię, nie wracajmy do tego, nie chcę do tego wracać. Pierwsze spotkanie, miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Ja ze swojej strony tylko bardzo apeluję do Pana Marszałka i przekazuję również Pani Dyrektor, że jednak tego typu sytuacje, jakie się zdarzają z tymi łóżkami, tak żeby w spokoju informować społeczeństwo, żeby nie dochodziło do sytuacji. Ja też nie chciałem się polemizować, ale nie uważam za stosowne, żeby mówić o kimś, kto jest przeciwny likwidacji, że jest kłamcą. No, po prostu ma inny punkt widzenia na to i to się też w dyskusji przewijało. No, nie chciałbym dojść do takiej konkluzji, do jakiej dochodzę dzisiaj. Jak sobie przypomnę, co mówiłem 1,5 roku temu, ja przewidywałem pewne rzeczy, jakie się wydarzą w szpitalu przemyskim, no wtedy uważano, że jestem wariatem, że jeden rządca się uparł na dyrektora i prywatną wojnę, ale wyszło na moje. Ja nie mam z tego satysfakcji żadnej, więc z tego powodu bardzo przykro i smutno. I nie chciałbym, żeby mi się spotkali za ludzi, no jednak ktoś miał rację, bo dobro pacjenta jest najważniejsze, to się byliśmy, też bardzo serdecznie Państwu dziękuję. No będę kończył, proszę Państwa. Więcej wniosków mi się tutaj nie nasuwa, ale bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że Państwo są zadawani z tym spotkaniem się odbyło, przebiegły za to bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś chciałby z Panem Marszałkiem, to jest tragedia. Moja osoba Bardzo serdecznie dziękuję. Chcę również powiedzieć, że jest to Państwa dyspozycji dla wszystkich samorządowców, dla wszystkich organizacji. Tak do tej pory możecie Państwo czytałem. Serdecznie dziękuję Panu Staroście, dziękuję za gościnność, dziękuję za zapraszanie do Panu Staroście, gospodarzami dzisiejszej. Dziękuję bardzo. Thank you.